Sekunde. Mich erwartet nichts in der Freiheit. Darfst du etwas nicht sagen, Pocahontas? Aber es ist wahr. Ich habe genauso Schuld am Unheil des weißen Mannes. Es ist alles egal. Ich bleibe hier. Zwischen dem weißen Mann und den Indianern. Pocahontas, jetzt da und dann folgen. Meine lieben Freunde, was macht ihr denn hier? Soll nicht der Grund sein, Alter.
Wir alles tun, um sie wieder aufzurichten. Pocahontas, du darfst dich von der Trauer nicht besiegen lassen. Ja, da hat er recht, vor dem hellen Morgen. Immer die dunkle Nacht. Oh, na, wie war das? Das war doch nicht übel, oder? Du bist ein Naturtalent, Kleiner. Du bist zu stark, Pocahontas, um dich von diesem Unglück besiegen zu lassen. Ich bin der Meinung, dass alle Menschen das gleiche Recht haben. Sogar Sie und tote Menschen, Mister. Welche Rechte haben die? Denn bald werden wir zu denen gehören. Oh, und das bitte, Captain. Du bist hier in Gefahr. Glaub mir. Ich finde, das ist unfair. Er ist so ein guter Mann. Schade, dass das mein Vater nicht weiß. Ich bestehe darauf, dass du sofort umkehrst. Das ist meine Schuld, Mr. Smith. Ich weiß ja, dass ich viel zu oft Fisch gekocht habe. Nein, das ist es nicht. Aber ich muss zugeben, dass Mr. Gaines in einigen Punkten recht hat. Morgen werde ich mit den Indianern sprechen. Ich bin der Meinung, dass alle Menschen das gleiche Recht haben. Sogar Sie und tote Menschen, Mister. Welche Rechte haben die? Deshalb werden wir zu denen gehören. Warum das Bild verbindet, ist die Gefahr.
zdecydowanie więcej przeżywa niż umiera, chociaż często przegrywamy. Szpital Uniwersytecki w Krakowie. To największy szpital w Polsce. Został przekształcony w szpital zakaźny. No, wchodzimy do środka. Naszym przewodnikiem jest Konstanty Szulczyński, anestezjolog, lekarz intensywnej terapii. Dobry wieczór. Czy zapotrzebowanie na telek to tu było, czy nie tu było? Ten rytm pracy opiera się głównie na każdym pacjencie. I to jest kilka wizyt u pacjentów w ciągu dnia. Zazwyczaj te wyjścia trwają po 3-4 godziny. W związku z tym zazwyczaj na początku takiego wejścia robimy wizytę z lekarzem, którego my zmieniamy. O, tu jest. Cześć. I na końcu z kolei tej zmiany robimy kolejną wizytę z kimś, kto przychodzi, żeby nas zwolnić. Puk. A teraz obudzimy pana? To, co też nadaje taki rytm w leczeniu pacjentów z chorobą COVID, to jest odwracanie ich na brzuch. To jest procedura, która jest znana od wielu lat. Pacjenci leżą na brzuchu, to pani robi na płucach. Wiadomo, że płuca u osób chorych z ciężkim zapaleniem płuc lepiej działają, jeśli ułoży się tych urządzeń do dializy. W związku z tym ma podłączonych na tyle dużo urządzeń, że powracając w górę można któreś z tych urządzeń odłączyć czy wyrwać. Trzeba zachować ostrożność, ale nie jest to procedura specjalnie niebezpieczna. No pięknie. Zazwyczaj robimy to na zmianach, czyli jak jedna zmiana jeszcze nie wyszła, a nowa już przyszła, mamy wtedy podwójną liczbę i lekarzy, i pielęgniarek, wtedy jest nam to łatwiej zrobić. W związku z tym zazwyczaj robimy takie tury trwające około 12 godzin. Przy okazji takiej zmiany pozycji pacjenta można zadbać o jego pielęgnację, można stosować różne środki zapobiegające np. uderzynom, umyć tego pacjenta z uszczoną, także to nie jest czas stracony, to jest czas, który dodatkowo służy pielęgnacji chorego. Jak się pan oddycha? W porządku, nie jest duszno? To jest pacjent, który ma 70 kilka lat, u którego choroba była dość zaawansowana, raczej z niewielką nadzieją na to, że uda się mu przetrwać leczenie u nas bez...